Dzień dobry, tu Karol Gnat. Zapraszam na mój komentarz. Przepraszam, że w takich okolicznościach, ale mam nadzieję, że nie będziecie zwracali na to uwagę, gdzie jestem, czy w samochodzie, czy w domu, czy w każdym innym miejscu. Myślę, że to niczemu nie szkodzi. Natomiast skupimy się nad tym, co chcę dzisiaj w tym króciutkim moim komentarzu 9 października powiedzieć. Prosiłem Ducha Świętego o to, by wskazał mi te pola, na które chcę zwrócić uwagę dzisiaj w moim komentarzu, i ja zauważam dwie rzeczy. Jakoś ciągnie mnie szczególnie w kierunku dwóch rzeczy, czytając dzisiejsze Pismo Święte i Stary i Nowy Testament. Mianowicie widzę w nich dwie postawy: to jest postawa posłuszeństwa, a druga to postawa wdzięczności. Popatrzmy, dzisiaj w Starym Testamencie mamy wodza Namana, który jest chory na trąd i dokładnie trendowaci pojawiają się także dzisiaj we fragmencie Ewangelii świętego Łukasza mówiącym o tym, że dziesięciu trędowatych wychodzi naprzeciw Jezusowi. Czym jest trąd w Piśmie Świętym? Trąd w Piśmie Świętym to jest taki kaliber grzechu, który sprawia, że trafiamy na margines społeczeństwa. Jak pomyślimy sobie teraz o ludziach, którzy, od których nawet odwróciły się ich własne rodziny na skutek tego, co w życiu zrobili, jaki czyn popełnili, grzechu, to właśnie w Piśmie Świętym trąd dokładnie obrazuje taką sytuację: ludzi wyrzuconych poza miasto, ludzi, od których odwracają się nawet ich najbliżsi, do których nawet nie chcą podejść własne dzieci. I tu mamy właśnie taką sytuację. Dzisiaj czytanie z drugiej księgi królewskiej o wodzu Namanie, który szuka uzdrowienia i trafia do proroka, który nakazuje mu zanurzyć się w wodzie. I tu jest właśnie pierwszy ten obraz, co robi naman, przyjmując pierwszy raz te informacje. No, denerwuje się Pismo Święte mówi, że nawet bodajże wpada w gniew, prawda? I zobaczcie, jaka jest sytuacja, że często my prosimy Boga o jakąś interwencję w naszym życiu. Panie, pomóż mi w tym, pomóż mi w tym, spróbuj mnie dźwignąć z tego. Tracę przyjaciół, tracę rodzinę, tracę znajomych, prawda? Zwracamy się z taką prośbą o bożą łaskę, o to, by nas Bóg uratował poprzez swoje miłosierdzie. No i jak Bóg działa? I Bóg działa w naszym życiu na trzech płaszczyznach. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Poprzez właśnie Pismo Święte. Poprzez drugiego człowieka albo przez wydarzenia. No i tu mamy sytuację, gdzie Bóg ewidentnie działa poprzez wydarzenie i poprzez drugiego człowieka, jakim jest prorok, którego naman spotyka w Izraelu. I co się dzieje? Czyli pragniemy tej Bożej pomocy, bożej interwencji, no czekamy na jakiś głos, sygnał, niech się coś zadzieje, mówimy Panie, bo dłużej nie wytrzymam, prawda? I dochodzi do momentu, w którym Naman trafia na proroka, który każe mu zanurzyć się w wodzie. Jak Naman to komentuje? Ja czekałem, że prorok tutaj wykona jakiś taniec nade mną, że to mi jakoś wezwie, pana, uczyni jakieś znaki, że to będzie taki wiecie, my takie potrzebujemy często, idziemy na uwielbienie do kościoła i tak oczekujemy od razu takiego bum, takiego wow, żeby coś się zadziało, żeby jakiś dach się w kościele otworzył, żeby chmury zebrały się, jakieś grzmoty i dopiero wtedy byśmy poczuli bożą interwencję a tu jest bardzo prosto prorok mówi widzisz tam jest woda rzeka idź się zanurzyć i już będzie po sprawie posłuszeństwo posłuszeństwo na man mówi nie nie woda tam moja była lepsza jaka to różnica między tą a tamtą mogłem się tam zanurzyć i prości ludzie prości ludzie yy, idą do niego yy, którzy z nim byli mówią Panie, no ale jak już tu przyjechaliśmy, to co ci szkodzi? Jakby ci zadał trudniejszą sprawę, to byś ją zrobił, to czemu nie chcesz tego wykonać? Takiej prostej sprawy? Prawda? No i nam no, on, tutaj, w tej swej mądrości jakoś, dostaje taką łaskę, że mówi, no tak, no okej, okay, no w sumie jestem to, co mi szkodzi? No nic. No nic. Właśnie idzie, siedem razy się zanurza i wraca uzdrowiony. I wraca uzdrowiony. I podobna sytuacja jest dzisiaj w Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy dziesięciu trędowatych wychodzi naprzeciwko Jezusa i zobaczy, ile razy tak jest, że jak już jesteśmy na granicy swojego życia i mamy ten trąd taki po taki prostu, że jesteśmy odtrąceni, to oni z daleka krzyczą, z daleka krzyczą do Jezusa, z daleka krzyczą: Jezu, mistrzu, uzdrów nas, prawda? Mistrzu już z daleka. Nie zbliżali się do Niego, tylko z daleka krzyczą. Jezus ich uzdrawia. Każe im się pokazać kapłanom, żeby szli do kościoła, żeby dali świadectwo. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Nie mówcie, że to ja, ale dajcie świadectwo, że, że, że jest, że jest moja Boża interwencja. I tutaj spośród nich zawraca jeden w podziękowaniu. I mamy drugą postawę dzisiaj w Piśmie Świętym, czyli wdzięczność, jeżeli Boga o coś prosisz. I czujesz, że była Boża interwencja, to nie wstydź się zawrócić i mu za to podziękować.